3 listopada przyszła bardzo smutna, tragiczna wiadomość o tym, że w Szczytnie został pobity jeden z kapłanów, proboszcz jednej z parafii. I to tak dotkliwie, że trafił do szpitala i lekarze walczyli o jego życie. Wczoraj natomiast w internecie pojawiła się informacja, że zmarł niestety, co wywołało ogromny smutek, konsternację, ale też i taką falę modlitwy o zbawienie tego kapłana. Natomiast dzisiaj rano pojawiła się informacja z kurii warmińskiej, z Olsztyna, że kapłan żyje, że to była nieprawdziwa informacja, którą ktoś, nie wiemy dlaczego, rozesłał, że kapłan zmarł w szpitalu. Czy ktoś się pomylił, czy świadomie to zrobił, tego nie wiemy. Ale pewne zamieszanie, które w związku z tym powstało, co oczywiście nie umniejsza tragedii tego wydarzenia, że ksiądz został bardzo dotkliwie pobity, ale to zamieszanie związane z tym, czy żyje, czy nie żyje, myślę, że troszeczkę może odzwierciedlać nasze spojrzenie na kwestię życia i śmierci, na zmartwychwstanie. Bo o ile śmierć naszych bliskich jest dla nas czymś zawsze trudnym, bardzo bolesnym, czymś, co głęboko przeżywamy, to jednak przecież mamy dzisiaj ewidentnie w Słowie ukazane, że ci zmarli zmartwychwstaną, że jest tylko kwestią czasu, aż będą żywymi. Zatem nasze spojrzenie na śmierć, ale też i na życie, musi koniecznie brać pod uwagę to, co mówi Pan Jezus, a jeszcze bardziej to, co robi, czy to, co zrobił. Jego śmierć na krzyżu, Jego zmartwychwstanie jest ewidentnym wskazaniem na to, co czeka nas samych, jaka jest droga nas i każdego człowieka. Więc możemy troszkę czuć się tacy zamieszani czy zmieszani, bo z jednej strony wiemy, że śmierć jest i nie jest niczym przyjemnym, ale z drugiej strony też przecież mamy gdzieś w głowie tę myśl o zmartwychwstaniu. Być może ona jakoś nie dotyka naszego myślenia codziennego. Być może nasza wiara w zmartwychwstanie jest gdzieś jednak obok naszej codzienności. I może właśnie potrzeba, aby te dwie rzeczy połączyć, aby wiara w zmartwychwstanie dotyczyła tego, co robimy, co myślimy, jak spoglądamy na to, co nas otacza na co dzień. I pamiętajmy, że sprawa tu jest absolutnie zakończona, definitywna. Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii: z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Oczywiście to nie chodzi o to, że Pan Jezus ma jakąś złą wolę i teraz mówi, no dobrze, ja będę pełnił wolę Ojca, bo jasne jest dla nas, że Jego wola jest absolutnie skierowana na nasze dobro, ale jednak On podkreśla wyraźnie, że tym, co prowadzi Go, tym, co Jezusem kieruje w każdym wydarzeniu, sytuacji, słowie, działaniu, jest wola Ojca. I zarówno dotyczy to cudów, głoszenia, tych momentów, nazwijmy to, takich dobrych, czy jakoś błogosławionych, dotyczy to tych momentów, jak i tego, kiedy Jezus umiera. Tego momentu, który święty Paweł nazwie przekleństwem, zgodnie z prawem żydowskim, które mówiło, że kto zawieszony jest na drzewie, jest przeklęty, więc To wydarzenie tragiczne z naszego punktu widzenia śmierci czy męki wcześniej Pana Jezusa jest dokładnie takim samym wypełnieniem woli Ojca, jak te momenty dobre czy przyjemne. I tak samo zmartwychwstanie. Więc wszystko, każdy krok, każdy moment jest wypełnianiem woli Ojca, która jest niezmienna i najmocniejsza. Nikt nie ma żadnego wpływu na wolę Ojca. Nikt nie może jej zmienić. I jeśli Ojciec postanowił, że zmartwychwstaniemy, że będziemy przywróceni do życia, to jest tylko kwestią naszej wiary, czy będziemy kierować się tą myślą na co dzień, czy nie. Czy będziemy pamiętać, że choć umrzemy, to będziemy jednak żyć, bo śmierć nie będzie miała ostatniego słowa, czy nie. I nawet nie chodzi, myślę, tylko o umieranie fizyczne, o trumnę, o cmentarz, o pogrzeb. A co gdybyśmy zmartwychwstanie włożyli do każdego wydarzenia, do każdej sytuacji naszego życia? To, że Ojciec ostatecznie ma rozwiązanie wszystkich naszych spraw, wszystkich trudności, wszystkich niebezpieczeństw i jest kwestią naszej wiary,
czy będziemy o tym pamiętać, czy będziemy się tym kierować. I to daje nam pokój. Nie usunie cierpienia, nie usunie niepokoju z serca, ale na pewno da nam siłę do tego, żeby się nie poddać, żeby się nie wycofać. Wola Ojca, pragnienie i decyzja o tym, że powrócimy do życia, że będziemy żyli wiecznie, jest światłem, które może dać nam tę łaskę widzenia w ciemności naszego cierpienia, naszych rozmaitych smutków i problemów. Niech Pan obdarzy was pokojem.